No dobra. Byłem u rodziców w kuchni. I u moich rodziców jest wiecznie włączony telewizor na lodówce. Ja jednak sięgnąłem do lodówki, wziąłem kotleta, którego chciałem zjeść i mama mi mówi, Michał, nie jedz, tego jest zepsuty. No to wyrzucę. Nie no, czekaj, tato zje. Nie wiem, czy w waszych domach... Przepraszam, ja tylko się chciałem wtrącić, ale to u mnie była podobna sytuacja, autentyk. Moja mama kiedyś otworzyła lodówkę, jak byłem mały, zerknęła do środka i do mojego ojca krzyczy, Janek, weź zjedz tą sałatkę, bo już tak wodą podeszła. Co to były za czasy? I złote, przecież nie wyrzucę, nie? Co cię nie zabiło, to wzmocniło, stary. Życie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Jak była taka żywność niepewnej daty ważności u nas w lodówce, to mama mi albo bratu mówiła, wołajcie glonojada. Dlaczego taka zapowiedź przed tym skeczem? Ponieważ w tym skeczu będzie sporo na temat kuchni, na temat telewizji, a wam bezczelnie życzymy smacznego. Jak dobrze wstać, skoro świt, jutrzenki blask duszkiem pić. Robisz mi to śniadanko? Właśnie miałem zacząć. To zacznij. A na co masz ochotę, kochanie? A co zrobisz, to zjem. No na co masz ochotę? Oj, no wszystko jedno, przecież wiesz, że nie jestem wybredna. Oj, droczysz się. No dobrze. Omlet z przepiórczych jaj na szynce parmeńskiej z koprem włoskim i kaparami. Z kim? Z pośpiechem. Ty, a... Bułki z kiełbasą mogą być? Mogą, były na drugim miejscu. To robię, no. A, zaraz, miałem ci mówić, jaki miałem sen, ty nie uwierzysz, ty. Słuchaj, śnił mi się ten facet, co gotuje w telewizji, wiesz? On się nazywa, poczekaj, nie podpowiadaj mi, Prokop. Gdzie Prokop, przecież on nie gotuje, no co ty? Ten kolega jego taki mały. A, to wiem, Wellman. Słuchaj. Nie Wellman. Z dwójki taki rozumiesz. Taki przy sobie, rozumiesz, taki w kapelutku, co prowadzi te podróże kulinarne. Makłowicz? Makłowicz mi się śnił. Słuchaj, jaka głupia sytuacja, wiesz. Tu rozmawiamy, robię ci to śniadanko, wszystko fajnie. Ty on do nas, rozumiesz, wchodzi do mieszkania bez pukania, ty. I te pierdoły o żarciu zaczyna gadać. Heca? Ciuję. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam państwa, Ocusie, w mojej kolejnej kulinarnej podróży. Drodzy państwo, Ocusie. Drodzy państwo, gościmy dziś z kamerą w Cieszynie, tym samym Cieszynie, o którym to cesarz Otton III mawiał niewiele, a właściwie nic. Bardzo mi przykro, bardzo przykro, ale o Cieszynie nic nie wiedział, ale co tam, co tam. To właśnie tu, w Cieszynie, od XVI wieku do XXI minęło 5 wieków. Tak. Nie wiedzieliście? O. W dzisiejszą kulinarną podróż ruszę z panem Leszkiem. Panie Leszku, panie Leszku, niech nam pan się tu wszystkim przedstawi. Mów pan, mów pan. Leszek. O, bella, fantastico, wow. Pan Leszek powiedział właśnie, że nazywa się Leszek. Tak, 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 tak. I to właśnie, dziękuję. I to właśnie jego imię świetnie rymuje się ze słowem mieszek, potocznie oznaczającym dmuchawę, jakimi to czescy wikingowie podsycali ogień, robiąc hu, hu. Tak. No.
Co to za pierdoły? Wraz z panem Leszkiem przyrządzimy danie, jakże popularne wśród prostego ludu zamieszkującego te tereny. Przepraszam, przepraszam, tak miałem napisane w scenariuszu. Będą to bułki z masłem i kiełbasą. Fajnie? No, super, super. Dziękuję. Panie Leszku, proszę nam powiedzieć, co będzie nam potrzebne do sporządzenia tych wyśmienitych bułek. O, no mów pan. No. Bułki, masło i kiełbasa. Bella, fantastico, wow. Pan Leszek powiedział właśnie, przepraszam, że przyrządza je według tradycyjnej receptury bez użycia włoskiego sera parmigiano, reggiano. Bez czego? Włoskiego sera parmigiano, reggiano. Jakiego? Parmigiano, reggiano. Li tylko z bułek 55 gram masła i słusznej porcji kiełbasy, która w smaku, jeśli jedli państwo niemieckie bratwursty, zupełnie ich nie przypomina. Tak. Ale zaraz chwileczkę. Co? Skąd pan się tutaj w ogóle wziął? Jak pan do mnie wlazł do mieszkania? Ja? No o, tamten, o, o. O, a to, co państwo widzicie po mojej prawej stronie. To ściana jest. No tak, ale widzę, że nie jest to zwykła ściana, pokryta licznymi malowidłami. Mój syn kredkami porysował. Bambini! O, Bella! Fantastico! Wow! Pan Leszek powiedział właśnie, że posiada dzieci. Dzieci pana Leszka również wytwarzane są przez niego samego w tradycyjny sposób. Znany w rodzinie od pokoleń. Co pan oszalał? Co pan za pierdoły opowiada, proszę pana? Czy panu się pod tym kapelutkiem tam zadymiło? Co to ma być w ogóle? Co? Do widzenia. Tam są drzwi. Nie, no proszę. Nie? No cóż, no, pan Leszek pokazując mi drzwi ręką, której palce przypominają węgierskie kabarosy z Osła, uświadomił mi, że dobiegła końca nasza kulinarna podróż. Von Jungingen, tam zaczynał się...